Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj witam Was w trzecim odcinku z serii Maraton z vlogmasem, vlogowym, takim bardziej informacyjnym, czy coś w tym stylu. Dobra, nieważne. Dzisiejszego dnia, weźmy sobie podłokietnik. Dzisiejszego dnia chciałbym z Wami porozmawiać na temat dość ważny, czyli na temat szukania pracy na busie dla wielu osób. Myślę, że temat interesujący dla wielu młodych osób, dla wielu osób, które chciałyby wejść w tę branżę. Natomiast zanim przejdziemy do samego szukania pracy na busie, chciałbym przejść do rzeczy najważniejszej. Czyli wszyscy powinni sobie zadać pytanie, czy na pewno chcecie iść do tej branży. Moje spostrzeżenia na przestrzeni 8 lat, praktycznie prawie, spędzonych na busie, prowadzą do tego, że z wielu przyczyn, zarówno z przyczyn losowych i tego, że życie mnie nie oszczędzało przez ostatnie 3 lata, jak i z przyczyn typowo z mojej winy, jednak trochę tego czasu na busach zmarnowałem. Nie oszukujmy się, busy to nie jest rzecz, którą większość ludzi chce wykonywać do końca życia. Znam takie osoby, które po prostu bez tej pracy żyć nie potrafią, jak weteran polskiego busiarstwa, czyli Olo Pelowski. Pozdrawiam Cię, Olo, serdecznie. I to są osoby, które naprawdę żyją pasją do tej roboty. Autentycznie. Dla nich ta robota, ta gonitwa ciągła przez Europę jest pasją. I są takie osoby i proszę, żebyście nie podważali czegoś takiego, bo jak słyszę, że jak tą pracą się można pasjonować, to, że Ty się nie pasjonujesz, to nie znaczy, że inni nie mogą. Natomiast jest ich ludzi naprawdę niewiele. Musicie zdawać sobie z tego sprawę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, czy praca na busach jest na długo? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie, zdecydowanie pensje na busach nie są jakieś wygórowane. Nie oszukujmy się, one poszły w górę. Ale porównując to do pensji na miejscu, szału nie ma. Chyba, że ktoś faktycznie, nie wiem, skończył tylko liceum, maturę, nie ma studiów, tak jak ja, bo ja studia rzuciłem. Z perspektywy czasu żałowałem wielokrotnie tego, że rzuciłem studia, ale z drugiej strony to, że rzuciłem studia, zaprowadziło mnie do jakichś tam wniosków życiowych, takich jakie mam teraz i to, co się potoczyło w moim życiu, by sprawiło, że mam takie wnioski życiowe, do jakich doszedłem. I gdyby to moje życie potoczyło się inaczej, mógłbym tego nie mieć, więc staram się doceniać to, co mam. Natomiast musicie się naprawdę mocno zastanowić, czy chcecie w tą branżę iść, bo ta branża w większości to jest bardzo dużo jazdy, to jest bardzo mało czasu, to jest przede wszystkim wyrzeczeń masa, naprawdę masa wyrzeczeń. Ktoś kiedyś porównał, że bycie busiarzem, czy ogólnie kierowcą międzynarodowym, teraz nie mówmy, że busiarz, to jest trochę takie taki marynarz, ale na kołach. Ciągle cię nie ma w domu, tracisz masę znajomości, gdzieś tam kontakty międzyludzkie zanikają, związki się potrafią rozpadać przez to. Jakby ta robota naprawdę pod tym względem jest rakiem. Jeżeli ktoś jest samotnikiem, jeżeli ktoś jest typowym introwertykiem, bo to jest praca dla typowego introwertyka obecnie, i lubi spędzać czas sam ze sobą, to jest wymarzona praca. Jakby tu nawet jak ktoś was zdenerwuje, odłożycie telefon, po prostu zrobicie to, co macie zrobić, i nie musicie patrzeć na daną osobę więcej w ciągu danego dnia, tak jak to jest na przykład w wielu biurach, że czasami nawet nikt wam nic nie zrobił danego dnia, od tygodnia nikt wam nic nie zrobił, ale powiedzmy, że ta osoba wam zaszła za skórę i codziennie ją widujecie w biurze i ciśnienie wam skacze. A tutaj jednak jest pod tym względem trochę inaczej, jest większy spokój, jest, jak to mówią, ja, auto i droga i cel, który muszę osiągnąć. Jest to moim zdaniem na pewno fajna opcja, jeżeli ktoś chce podszkolić język, jeżeli ma zamiar jeździć na przykład do Anglii albo do krajów skandynawskich. Naprawdę, jak ktoś chce, może podszkolić język. Jest to fajna opcja, żeby zobaczyć trochę świata. Ja szczerze mówiąc, zanim zacząłem jeździć na busach, nigdzie nie byłem, więc dla mnie te pierwsze kilka lat na busach to było praktycznie wow wszędzie. Każdy jeden kraj, jaki zaliczałem, to było wow. Dosłownie. I rzecz, którą ja bardzo często powtarzam. Wiele miejsc, w które trafiacie dzięki busom, w życiu byście prywatnie tam nie pojechali.
I nawet nie dlatego, że nie będziecie mieli na to kasy, tylko dlatego, że w niektórych miejscach byście w ogóle nie mieli pojęcia, że warto tam jechać. Jest masa urokliwych miejsc, mało znanych w Europie, które są warte zobaczenia. I zdecydowanie ta praca daje ten plus. Natomiast biorąc pod uwagę te wszystkie za i przeciw, których jest na pewno więcej, i myślę, że część z Was wymieniłaby sporo więcej, tak jak chociażby ten taki koczowniczy tryb życia, jak ja to nazywam, to jest taki trochę tak jest, taki koczowniczy tryb życia, czyli wiecie, jakieś toalety na parkingach, prysznice na stacjach benzynowych, gotowanie gdzieś na parkingach, swoja kuchenka, obiady, taki prawie kamper, tylko że miejsca mało. Jak weźmiecie te wszystkie za i przeciw, to i tak uważam, że to jest praca na max 3 lata. Jeżeli ktoś nie chce brnąć w transport, 3-4 lata fajnie jest pojeździć, zmienić firmę na lepszą, zobaczyć więcej Europy. Tak jak na przykład w obecnej firmie mam szansę zobaczyć praktycznie wszystko. Praktycznie wszystkie kraje Europy odwiedzamy i w tej firmie zobaczyłem wiele nowych miejsc. Brakuje mi tak naprawdę Mołdawii, Macedonii, Liechtensteinu i Cypru z Europy. Dosłownie. Tylko tak. W moim przypadku też już w obecnej firmie jeżdżę 4 lata i zaczyna gdzieś tam działać rutyna. Ratują mnie te vlogi, wbrew pozorom. Tymi vlogami nakręcam sam siebie na pozytywną energię, gdzieś na radość z tej pracy i tak dalej. I gdyby nie to, to pewnie już dawno bym tutaj sfejlował i nie wiem, zaczął po prostu olewać wiele rzeczy. A jednak te vlogi zmuszają mnie do wielu rzeczy. Do większych starań, do większego dbania o wiele rzeczy, i o pilnowania i tak dalej. I to jest fajne. Warto mieć jakieś swoje hobby, któremu możecie się oddawać, jak już macie wolną chwilę. W różnych firmach różnie to wygląda. Są firmy, gdzie macie dużo czasu, są firmy, gdzie macie bardzo mało czasu. I trzeba się skrobać dosłownie, żeby ten czas dla siebie zdobyć. Natomiast wracając do mojej myśli, zdecydowanie max 3 lata, jeżeli nie chcecie iść dalej w transport, a jeżeli chcecie, chcielibyście zacząć na dużych, naprawdę, pojeździcie rok na busach, zobaczcie jak to jest, idźcie sobie na te duże i tam są lepsze pieniądze i większy spokój. I zaraz ktoś mi rzuci temat, że Damian, ale ty nie chcesz iść na duże. Ale nie każdy zarabia na busach tyle co ja. Jakby naprawdę, są ludzie w SL Express, którzy robią tutaj już sporo, którzy odwalają swoją robotę, którzy mają za to płacone, bo jakby no ja czuję się doceniony finansowo za to, co robię. Są ludzie, którzy zarabiają dużo większe pieniądze niż przeciętny busiarz. I takim ludziom może się mniej opłacać iść na duże, zwłaszcza jeżeli dla mnie teraz to jest bez sensu. Pójście na duże, jeżeli ja chcę zrezygnować z branży. Ja wiem, że dużo ludzi powie, że miałeś się zrezygnować już dawno i nie zrezygnowałeś. A to jest osobny temat rzeka, który kiedyś gdzieś tam rozwinę. Natomiast jeżeli chcecie zostać i macie zarabiać 200 zł na busach, to lepiej zrobić te prawo jazdy na ciężarówkach, czy nawet 220 zł na busach i iść sobie jeździć ciężarówką. I macie tacho, które może być wadą i zaletą, ale o tym rozpowiem się w kolejnym odcinku, gdzieś tam kiedyś. I tam sobie podejmiecie decyzję, czy w ogóle fajnie by było iść na duże, czy nie. Ja powiem to z mojej perspektywy, oczywiście wy możecie to sobie zaadaptować. Natomiast busy nie są na długo, pamiętajcie o tym. Jeżeli już to pamiętacie i macie tą wiedzę i zastanowiliście się i stwierdziliście, że tak, chcę iść na busy, chcę tego spróbować. Mało tego, znam wiele przypadków ludzi, którzy mnie gdzieś tam oglądali, rzucili robotę stacjonarną za biurkiem, poszli na busy i tego nie żałują. Pomimo, że zarabiają na przykład mniej pieniędzy, ale wiele osób mi powiedziało, że Damian, ja nie przyszedłem na busy na długo, ja przyszedłem pojeździć rok, dwa, bo chcę przeżyć tę przygodę. I jest zajebiście. Naprawdę. I okej, są ludzie, którzy się rozczarowali, bo myśleli, że będzie super pięknie, a jest mniej różowo. Ale to już jest inna bajka. To też jakby specyfika pracy na busach. Nie jest różowa, musicie zdawać sobie z tego sprawę. Że to nie jest tak, że 800 km to się robi w 10 minut, tak jak ja na filmach. 800 km często się robi 12 godzin, jak są korki. I musicie się liczyć z tym, że te 12 godzin trzeba gdzieś tam pokonać w ciągu dnia. Okej, da się 800 km zrobić w 7 godzin. Ale znowu spalanie, prędkości. Wszystko zależy od rejonu, od pory dnia, czy to jest noc, itp. itd. Nic nie jest czarno-białe, pamiętajcie o tym. Ale jak już macie to wszystko przemyślane, macie masę ogłoszeń na OLX, macie masę ogłoszeń na jakichś innych stronkach. I ja bym proponował zacząć od czegoś takiego. Poszukać sobie ogłoszeń,
iść do jakiejkolwiek firmy i nie osiadać na laurach. Nie osiadajcie nigdy na laurach, jeżeli znajdziecie firmę. Chyba że ta firma okaże się naprawdę mega super fajna. Jak będziecie gadać z chłopakami gdzieś tam po parkingach i wyczuwać sytuację. I pamiętajcie, że wiele ludzi wciska kit na parkingach, bo po prostu chcą się poczuć lepiej. Ale jeżeli trafi się wam fajna firma, to się jej trzymajcie. Natomiast jeżeli trafi wam się, nie wiem, jakiś dziad totalny, który każe wam po Włochach jeździć landem i w ogóle Brennero objeżdżać landem i tak dalej, to najzwyczajniej w świecie zacznijcie się po prostu orientować. Bo jeżeli wejdziecie w tą branżę, moim zdaniem, jakby dużo ludzi do mnie pisze: Damian, bo ja bym się nie chciał nadziać. Nadziej się! Jeżeli się nadziejesz na miesiąc na dziada, nawet jeżeli tam za ten miesiąc niewiele dostaniesz tych pieniędzy, masz doświadczenie. Masz doświadczenie, które ci pomoże w życiu, które ci pomoże zbudować lepszą sytuację twoją, nawet w tym głupim transporcie. Czasami warto się wywrócić, żeby mieć więcej doświadczenia niż inni. I tak bym zrobił. Zacząłbym szukać firm, która po prostu mnie przyjmie za te 200 zł. I to jest właśnie, to jest ważne. 200 zł na umowie, to jest taka stawka, za którą myślę, żebym się rzucał. Za mniej, to już jest naprawdę dziad straszny. Jeżeli ktoś płaci 170 zł na Europie albo 180, te czasy się już zmieniły. Kierowców jednak nadal brakuje i myślę, że bez doświadczenia zdecydowanie za te 200 zł idzie znaleźć pracę. I tutaj też uwaga, to wszystko zależy od rejonu Polski. Czasami przemyślcie sobie, czy nie warto iść do firmy, która jest 300 km dalej oddalona od was i iść tam pracować, niż pracować gdzieś blisko za mniejsze pieniądze. Bo okaże się, że tam będziecie mieli 30 zł więcej dziennie. 30 zł razy nawet 3 tygodnie 21, to macie 630 zł. I nie wydacie na dojazd 630 zł, to jest raz. Dwa, dużo ludzi mi na przykład mówiło, jak robiłem w poprzedniej firmie, że o Jezu, 230 km. 230 km, jeżeli ja jeżdżę raz w miesiącu, a ty jeździsz 23 razy w miesiącu do pracy, w tom i z powrotem, to tak jak ja bym miał 10 km do pracy, ile ty dojeżdżasz? No 25, no to kto robi więcej kilometrów? Przede wszystkim musicie liczyć. Liczcie, liczcie i jeszcze raz liczcie. To jest bardzo ważne. Kolejna sprawa, bardzo wiele firm zatrudnia na tak zwaną działalność gospodarczą. I teraz jest pytanie, bo bardzo dużo ludzi pyta ojej, a działalność, a to, a tamto. Działalność gospodarcza tak naprawdę na polskich busach to powstała do tego, żeby omijać większość przepisów o jakichś płacach minimalnych. O jakichś płacach minimalnych właśnie Pingwin przyjechał. Na Europie. Jeżeli jest to dobrze rozegrane, jeżeli macie firmę, która podejdzie do was uczciwie, to na tym nie stracicie. Tylko pamiętajcie jedno, dniówka na działalności gospodarczej powinna być wyższa niż to, co wam oferują na umowie. I nigdy nie idźcie na coś takiego, że ktoś wam mówi: a, bo wiesz co, ja ci zapłacę dniówkę i za ZUS i za wszystko ci zapłacę. Bo to jest dymanie człowieka na kasę. Już wam tłumaczę dlaczego. Koszty ZUS-u w tym momencie, przy 24 dniach miesięcznie, bo tyle wychodzi, jeżeli jeździcie 3 na 1, czyli macie tydzień w domu, 24 dni w pracy. Koszty ZUS-u to jest 60 zł dziennie. Przez te 7 dni pomnóżcie sobie 7 razy 60 i wyjdzie wam kasa, na jaką was pracodawca przerabia. Bo jeżeli ktoś ma potrzebę zostać dłużej w trasie i dorobić pieniędzy, bo na przykład nie wiem, święta się zbliżają, tak? I jedzie na pełen miesiąc, to on będzie miał zapłaconą tą niższą dniówkę, czyli powiedzmy 240 zł i gościu da mu na ZUS. I super. Ale jeżeli gościu będzie musiał wam dać dniówkę taką, żeby wam się opłacało zapłacić samemu ten ZUS i wszystko, to wy dostaniecie za te 7 dni, które dodatkowo dostaniecie w trasie, tą dniówkę wyższą o 60 zł. Co tu dużo mówić, no. 420 zł jesteście w plecy. W ten sposób. I tutaj znowu powtarzam. Należy liczyć. Liczyć, liczyć i jeszcze raz liczyć. W przypadku działalności tak naprawdę bardzo wiele zależy od tego, jak sformułowana jest umowa pomiędzy wami a waszym zleceniodawcą. Tutaj też to nie jest takie czarno-białe, warto się dopytać, warto się zorientować i tak dalej. I najczęstsze argumenty moich ulubionych wykładowców parkingowych, które padają na temat działalności gospodarczej, to jest tak: albo nie masz urlopu, albo nie masz chorobowego, albo nie masz tego, tamtego, samtego i owego. Do czego się można przyczepić? Przyczepić się można do tego, że nie obowiązuje was prawo pracy. Nie jesteście pracownikiem, nie obowiązuje was prawo pracy. Urlop.
Jeżeli macie wyższą dniówkę, a taką powinniście mieć, jeżeli ktoś wam daje taką samą jak na umowie, to niech się w tyłek pocałuje. Jeżeli ktoś wam daje wyższą dniówkę, a taką powinniście mieć, to wy na ten urlop sobie zapracujecie tą dniówką. Odłożycie sobie, stać was na to. Jeżeli macie wyższą dniówkę, a taką powinniście mieć, to wy na to chorobowe sobie zapracujecie, stać was na to. I teraz uwaga, bo to niektórym może zniszczyć beret. Chorobowe płaci wasz pracodawca tylko przez pierwszy miesiąc. Czyli jeżeli jesteście swoim pracodawcą, to za swoje chorobowe musicie tylko przez pierwszy miesiąc zapłacić, a dalej dostaniecie tak samo gównianą stawkę z polskiego ZUS-u, bo prawie każdy jeździ na minimalnej krajowej. Kolejna rzecz jest to jeszcze taka, że wielu pracodawców robi taki myk. Ja nie mam tego problemu tutaj w tej firmie. Zresztą nawet nigdy nie musiałem podpisywać takich rzeczy, bo po prostu dostawałem na konto pieniądze z diety. Natomiast w poprzedniej mojej firmie podpisywaliśmy weksle in blanco, no, że dostaliśmy dietę, delegację. I pracodawca może sobie rozliczyć, jaką tam chce. Maksymalna nieopodatkowana to jest 52 euro. Teraz sobie możecie policzyć łatwo, ile to jest 52 euro. 52 euro przy obecnym kursie to jest jakieś 230 zł, 240 zł. Około 230. A ja miałem dniówkę 160 zł. 160 zł dniówki, na którą składała się minimalna krajowa plus weksle od dietę, które podpisywałem in blanco. Więc łatwo sobie policzyć, jaką ja kwotę powinienem dostać na konto albo do ręki, cokolwiek, a jaką dostawałem w rzeczywistości. I nie podaję tutaj specjalnie nazwy firmy, bo nie chcę mi się ganiać po sądach, ale wszyscy tak mieli. I znam masę kierowców, ba, w tej firmie pracuje co najmniej jeden kierowca z tamtej firmy, z którym gdzieś tam zaczynałem. No i on to doskonale pamięta. I nie chodzi mi już o to, czy o tamto, czy diety się należą kierowcom, czy się nie należą. Chodzi mi o sam fakt, że diety można sobie wrzucić w koszta. I jeżeli, nie wiem, macie 1000 zł kosztów więcej, to macie o 1000 zł mniej do rozliczenia z podatku 19%, czyli 190 zł. Jeżeli macie 60 kierowców, umnóżcie sobie 190 zł razy 60 i dowiecie się, ile pracodawca zyskuje na tym, że podpisujecie mu kwitek miesięcznie. I niestety to jest norma. To jest norma w transporcie. Natomiast ja bym patrzył tego, żeby po prostu mieć zadowalającą dniówkę. Żeby mieć pensję, która was zadowoli, bo to wy musicie być zadowoleni z pieniędzy, które dostajecie. To nieważne jest, kto ile gdzie zarabia. Jeżeli czujecie, że mało zarabiacie, to szukajcie gdzie indziej pracy. Proste. Ja tak zrobiłem. Zarabiam teraz takie pieniądze, z których jestem zadowolony i uważam, że to są godne pieniądze za pracę, którą wykonuję. I wam też tego życzę. Natomiast jeżeli chcecie zacząć na busach, zacznijcie gdziekolwiek. Doświadczenie, które zdobędziecie, zaprocentuje, wierzcie mi. Prędzej czy później. To jest kwestia, nie wiem, miesiąca, dwóch, trzech i nagle otwierają wam się furtki do wielu, wielu firm, do których wcześniej nie mieliście wstępu. Uważajcie tylko na to, żeby się nie nadziać gdzieś później. Bo na początku istnieje duże ryzyko, że się nadziejecie. Jak się nadziejecie, to trudno. Macie doświadczenie, macie wiedzę, łatwiej jest się potem wystrzec z różnych dziwnych akcji. I myślę, że to chyba na tyle. Nie bójcie się. Jeżeli chcecie spróbować tych busów, to się nie bójcie. Ale zadajcie sobie podstawowe pytanie. Czy chcecie? Trzymajcie się i do jutra. Pyk!